życie jest przykładem dla Twych sług. Ty mówiłeś do serc wszystkich, gdzie nadzieja i gdzie Bóg. Ojcze, Ciebie przyzywamy, Ojcze, wszyscy Cię błagamy. Racz przed Boga tronem w niebie wstawiać się za nas potrzebie. Ojcze, Ciebie przyzywamy, Ojcze, wszyscy Cię błagamy. Racz przed Boga tronem w niebie wstawiać się za nas potrzebie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Akt oddania się Świętemu Ojcu Pio. O sławny, święty Ojcze Pio z Pietrelciny, Ty, który jesteś świętym tego nowego tysiąclecia, Ty, który jesteś naszym przyjacielem, pocieszycielem naszych dusz, pomocą dla nas, grzeszników. Dzięki swojemu cierpieniu dobrze rozumiesz wszystkie nasze strapienia. Dlatego powierzamy Ci prośby o łaski dla nas i dla osób nam drogich. Powierzamy Ci nasze dusze, by stały się zdolne do udźwignięcia całego cierpienia, które nosimy w sercach. Powierzamy Ci nasze błagania o to, byś ofiarował nas Dziewicy, pośredniczce łask, abyśmy otrzymali od Pana wieczne zbawienie. Powierzamy Ci nasze troski i prosimy o wstawiennictwo u Pana, byśmy dzięki Bożej dobroci otrzymali łaskę, której gorąco pragniemy. Otocz nas swoją opieką, chroni nas przed podstępami szatana, a przede wszystkim wstawiaj się u Najwyższego, byśmy oczyszczeni z grzechów wytrwale kroczyli ścieżkami dobra przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Bądź w niebie naszym patronem, święty Ojcze Pio, naznaczony świętymi znakami męki naszego Zbawiciela. Ciebie wybrał Bóg, abyś w naszych czasach na nowo ukazał potęgę i cuda Bożej miłości. Bądź w niebie naszym patronem, a gdy wzywamy Twojego potężnego wstawiennictwa u tronu Bożego miłosierdzia, uproś nam przebaczenie grzechów, łaskę zjednoczenia z Jezusem Chrystusem w Eucharystii i radość trwania w Kościele Świętym. Broń nas przed złym duchem, kieruj nasze kroki na drogę pokoju i naucz nas żyć w prawdzie i wolności dzieci Bożych przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Westchnienie do świętego Ojca Pio. Święty Ojcze Pio, przed złem broń mnie, pod płaszcz Twej opieki pomóż mi chronić się zawsze i wszędzie. W dobrym i uczciwym życiu umacniaj mnie. W ostatniej godzinie mojego życia doczesnego pojednaj mnie w miłości z Bogiem, a także módl się za mną teraz i w godzinę śmierci mojej. Amen. Kyrie eleison, Christe eleison, Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże,
zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Ojcze Pio, módl się za nami. Wierny natchnieniom Ducha Świętego, módl się za nami. Rozmiłowany w pokorze i ubóstwie Jezusa Chrystusa, módl się za nami. Gorliwy kapłanie Jezusa Chrystusa, módl się za nami. Wierny naśladowco świętego Franciszka z Asyżu, módl się za nami. W ciele swoim noszący znamiona męki Zbawiciela, módl się za nami. Cieszący się nadprzyrodzonymi darami, módl się za nami. Ozdobo zakonu franciszkańskiego, módl się za nami. Niosący światu dobro i pokój, módl się za nami. Wybrane naczynie świętości i łaski, módl się za nami. Niezmordowany w jednaniu grzeszników z Bogiem, módl się za nami. Po strachu duchów piekielnych, módl się za nami. Zdobywający serca prostotą i mocą Słowa Bożego, módl się za nami. Nauczający bardziej przykładem niż słowem, módl się za nami. Wzorze miłości Boga i bliźniego, módl się za nami. Spotykający Chrystusa w każdym człowieku, módl się za nami. Opiekunie cierpiących, módl się za nami. Pociecho nieszczęśliwych, módl się za nami. Znoszący upokorzenia z cierpliwością, módl się za nami. Mężny wśród przeciwności, módl się za nami. Wzorze franciszkańskiego ubóstwa, módl się za nami. Wzorze czystości kapłańskiej, módl się za nami. Mężu doskonałego posłuszeństwa, módl się za nami. Miłośniku życia ukrytego, módl się za nami. Mężu modlitwy skupienia i kontemplacji, módl się za nami. Nauczycielu modlitwy garnących się do Chrystusa, módl się za nami. Możny nasz orędowniku u Boga,
módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, Ty sprawiłeś, że święty ojciec Pio żył w ubóstwie i pokorze, by w ten sposób upodobnić się do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Spraw, prosimy Cię, abyśmy postępując tą samą drogą, z Jego pomocą naśladowali Twojego Syna i zjednoczyli się z Tobą w pełni wesela i miłości. Amen. Listy Ojca Pio. Wybór. Korespondencja z kierownikami duchowymi. List numer 293. Ojciec Pio do Ojca Augustyna. Pietrelcina, 17 października 1915 roku. Mój najukochańszy Ojcze, niech Jezus nadal ma zwrócone ojcowskie spojrzenie na Ciebie, niech Cię zawsze zachowuje w łasce, niech Ci pomaga staczać dobry bój i da Ci udział w nagrodzie zachowanej dla dzielnych dusz. Amen. Jak wielka jest moja niedola, Ojcze. Kto będzie mógł ją zrozumieć? Dobrze zdaję sobie sprawę, że jestem tajemnicą dla mnie samego. Nie umiem zrozumieć siebie samego. Mówisz mi, że czcigodna siostra Teresa od Dzieciątka Jezus zwykła mówić: nie chcę wybierać między śmiercią a życiem, lecz niech Jezus czyni ze mną to, co chce. Widzę bardzo jasno, że jest to obraz wszystkich dusz ogołoconych z siebie, a napełnionych Bogiem. Lecz jak daleko jest moja dusza od tak dokonanego ogołocenia? Nie jestem w stanie powstrzymać porywów serca, chociaż czynię wysiłki, Ojcze, by dostosować się do tego, co mówiła czcigodna siostra Teresa, a co również powinno być mówione przez każdą duszę rozpaloną miłością do Boga. Ale ku mojemu zawstydzeniu muszę wyznać, że nie udaje mi się tego zrobić, przynajmniej teraz, jak długo jestem więźniem tego śmiertelnego ciała. Mówię, że we mnie nie ma miłości do Boga, bo gdyby była, będąc duchem, który ożywia, powinien by być jeszcze jeden tego skutek. Jest ważne, byśmy się zrozumieli. Jeśli ten, który działa we mnie, byłby tym samym, który działał w świętej Teresie, również i we mnie byłoby to, co w tej świętej duszy. Teraz powiedz mi, czy może nie mam racji, gdy wątpię w to? Niestety, kto uwolni mnie od tak okrutnej udręki serca? Przyjmuję, o mój Boże, wszystkie tortury tej ziemi zebrane razem. Pragnę ich jako mojej części, lecz nie mógłbym nigdy pogodzić się z tym, aby być odłączonym od Ciebie z powodu braku miłości. Ach, na litość boską, nie pozwalaj tej biednej duszy zabłąkać się. Nigdy nie pozwól, aby moja nadzieja została zwiedziona. Spraw, abym nigdy nie był odłączony od Ciebie. A jeśli teraz byłbym odłączony i nie wiedział o tym, ratuj mnie natychmiast. Oświeć mój umysł tak, o mój Boże, abym mógł poznać dobrze siebie samego i wielką miłość, którą mi ukazałeś. I spraw, bym się radował przez całą wieczność najwyższym pięknem Twojego boskiego oblicza. Och, kochany Jezu, nigdy nie pozwól mi utracić tego cennego skarbu, którym Ty jesteś dla mnie. Mój Panie i mój Boże, zbyt mocna jest w mej duszy ta niewysłowiona słodycz Twojego spojrzenia i to, że Ty, moje dobro, raczyłeś spojrzeć okiem miłości na to nędzne stworzenie. Jak będzie mogła być złagodzona męka mojego serca, świadomość, że jestem daleko od Ciebie?
Moja dusza bardzo dobrze zna tę okropną bitwę, którą prowadziłem, kiedy ty, och, mój umiłowany, ukrywałeś się przede mną. Och, mój najukochańszy oblubieńcze, jak wyraźny jest ten okropny i przerażający obraz odbity w mej duszy. Czy będzie kiedykolwiek ktoś, komu uda się odłączyć albo zgasić ten ogień, który pali mi się w piersi tak bardzo gorącymi płomieniami miłości ku Tobie? Ach, o Panie, racz nie znajdować przyjemności w ukrywaniu się przede mną. Wiesz, jaki zamęt i wzburzenie opanowuje wszystkie władze duszy i odczucia. O nieskończona piękności! Widzisz, że dusza nie może znieść tego opuszczenia, ponieważ za bardzo rozkochałaś ją w sobie. Wiesz, z jakim zatroskaniem cię szuka. To zatroskanie nie jest mniejsze od tego, które przeżywała ta moja oblubienica z Pieśni nad Pieśniami. Także dusza, podobnie jak ta święta oblubienica, krąży zachwycona po publicznych drogach i placach, prosząc i zaklinając córki jerozolimskie, aby powiedziały jej, gdzie jest jej umiłowany. Zaklinam was, córki jerozolimskie, jeśli zobaczycie mojego umiłowanego, abyście mu powiedziały, że mdleje z miłości. W tym stanie jakże dobrze dusza rozumie to, co jest napisane w psalmach. Ustał mój duch. Omdlewała moja dusza, pragnąc Twego zbawienia. Sam widzisz, jakie to cierpienie dla duszy, która Cię przecież szuka, mój Panie. Ten ból zniosłaby w spokoju z miłości do Ciebie, gdyby wiedziała, że nawet w tym stanie nie jest opuszczona przez Ciebie, o źródło wiecznej radości. Ach, rozumiesz także, jaką okrutną męką dla tej duszy jest widok ogromnych zniewag, których dopuszczają się w tych najsmutniejszych czasach synowie ludzcy. Widok strasznej niewdzięczności, jaką odpłacają się za Twoje pełne miłości obietnice. Widok tego, że ci ślepcy mało albo wcale nie przywiązują wagi do wiecznej utraty Ciebie. Mój Boże, mój Boże! Trzeba nawet powiedzieć, że nie ufają Ci więcej, ponieważ w tak niedorzeczny sposób odmawiają Ci daniny swej miłości. Niestety, mój Boże, kiedy nadejdzie chwila, w której ta dusza zobaczy ponownie ustanowione Twoje królestwo miłości, kiedy położysz kres tej mojej męczarni? O święte dusze, wolno od wszelkich zmartwień, Wy już pijecie w niebie z tego potoku największych słodyczy. Och, jakże zazdroszczę Wam Waszego szczęścia. Ach, na litość boską, ponieważ jesteście tak blisko fontanny życia, ponieważ widzicie, że ja umieram z pragnienia na tym marnym świecie, bądźcie łaskawe dla mnie i dajcie mi troszkę tej najświętszej wody. Ach, szczęśliwe dusze, wyznaję, że zbyt źle spożytkowałem moją część, zbyt źle strzegłem perły tak wielkiej wartości. Lecz chwała niech będzie Bogu, czuję, że jeszcze jest lekarstwo na tę chorobę. Cóż więc, o błogosławione dusze, bądźcie tak dobre i pomóżcie mi trochę. Także ja, ponieważ nie mogłem znaleźć podczas odpoczynku i w nocy tego, czego potrzebowała moja dusza, wstanę jak oblubienica ze świętej pieśni i będę szukał tego, którego kocha moja dusza. Będę zawsze go szukał. Będę szukał go we wszystkim i nic mnie nie powstrzyma, dopóki nie znajdę go znowu w przedsionku jego królestwa. Och Boże, och Boże, dokąd ucieka mi myśl? Co stanie się z tymi Twoimi nieszczęśliwymi synami, a jeszcze i moimi braćmi, którzy być może już zasługują na Twój gniew? Wiesz, o mój słodki Odkupicielu, ile razy pamięć o Twoim boskim obliczu, oburzonym na tych moich nieszczęśliwych braci, sprawiała, że krew zastygała we mnie z przerażenia, bardziej niż na myśl o wiecznych mękach i wszystkich boleściach piekła. Zawsze błagałem Cię, drżąc, jak błagam Cię teraz, abyś przez swoje miłosierdzie odwrócił to tak zagniewane spojrzenie od tych moich nieszczęsnych braci. Powiedziałeś, o mój słodki Panie, że jak śmierć, potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana jak Szeol.
Popatrz więc oczyma niewypowiedzianej słodyczy na tych martwych braci. Przywiąż ich do siebie mocnym uściskiem miłości. Oby ci prawdziwie martwi powrócili do życia, o Panie. O Jezu, Łazarz nie prosił Cię, abyś go wskrzesił. Dla niego modlitwy grzesznej kobiety były wystarczające. Ach, oto mój boski Panie, jest jeszcze inna grzeszna dusza i bez porównania bardziej winna, która prosi Cię za bardzo wielu, martwymi, którzy właśnie nie starają się prosić Ciebie, abyś ich wskrzesił. Znasz, o mój Panie i mój Królu, okrutną mękę, którą sprawiają Ci inni Łazarze. Zawołaj ich głosem tak silnym, aby przywrócił im życie i na Twój rozkaz wyszli z grobu swych obrzydliwych przyjemności. Spraw to, o Panie, a my wszyscy będziemy wysławiać bogactwa Twojego miłosierdzia. Mój Ojcze, raz jeszcze zdaję sobie sprawę, że pisałem, a nie tylko mówiłem. Ach, na litość boską, bądź tak dobry, aby przebaczyć i współczuć temu, który cierpi na chorobę serca. Tym bardziej powinieneś mi współczuć, im większa jest choroba, którą jestem dotknięty i która sama z siebie jest nieuleczalna. Zachęcasz mnie następnie, abym ofiarował się jako żertwa ofiarna Panu za biednych grzeszników. Uczyniłem to ofiarowanie kiedyś i ponawiam je kilka razy dziennie. Lecz jak to jest, że Pan mnie nie wysłuchuje? Ofiarowałem również moje życie za nich, a Pan nadal utrzymuje mnie przy życiu. Czy ofiara, którą złożyłem Bogu i nadal składam z całego siebie, nie została przyjęta? Propozycja, którą czynisz, Ojcze, bardzo mnie raduje, więc zjednoczmy się w naszej intencji i pomagajmy sobie wzajemnie. W czasie złej pory znajdziesz mnie przed Panem od 4:30 do 9:30 rano w przybliżeniu, następnie codziennie we wszystkich porach roku od 22:45 i aż do Ave Maria, do północy. To są stałe godziny, pozostałe zależą od okoliczności. W istocie ten akt wzajemnej miłości zrozumiałem, lecz niezbyt dobrze. Bądź uprzejmy wyjaśnić mi go lepiej. Teraz zamierzam odpowiedzieć na Twoje pytania. Twoje pierwsze pytanie jest takie. Czy ta dusza od początku powierzała spowiednikom to, co Jezus działał w niej i wokół niej? Bądź spokojny, o Ojcze, także w tej sprawie. Ponieważ dusza, o której mówimy, nigdy niewłaściwie nie milczała bardziej wobec swoich kierowników duchowych niż wobec spowiedników na temat tego, co się działo w niej. Powiedziałem bardziej wobec jej kierowników niż jej spowiedników, ponieważ na nieszczęście w jej życiu tułaczym nie mogła nigdy spotkać, zwłaszcza gdy żyła na świecie, światłych spowiedników na drogach nadprzyrodzonych. Odnośnie do tego wyrażę lepiej tę moją myśl przy pierwszym spotkaniu, które będę miał z Tobą. Drugie pytanie jest takie. Kiedy się rozpoczęła męka skrupułów w tej duszy, jak długo trwała i gdzie ona była w tym czasie? Ta męka była bardzo bolesna dla biedaczki, zarówno z powodu jej nasilenia, jak i rozciągłości. Jeśli się nie mylę, zaczęła się w jej 18 roku życia i trwała aż do ukończenia 21 roku. Lecz w czasie pierwszych 2 lat ta próba stała się prawie nie do wytrzymania. Kiedy ta dusza znosiła to cierpienie, to była w Sant'Elia, a później w San Marco i jeszcze gdzieś. Trzecie pytanie jest następujące. Czy ta dusza nadal otrzymuje wiadomości o nieznanych duszach, o których nic nie wiedziała? Od pewnego czasu nie otrzymuje tych wiadomości bezpośrednio. Czwartym pytaniem jest, czy Jezus dał poznać tej duszy, że powróci do swego miejsca odpoczynku. W tej sprawie Jezus nic nie wyjawił, lecz biedaczka ma nadzieję na to i wierzy, że jej nadzieja nie będzie zawiedziona. Co do tej duszy, o którą mnie kiedy indziej pytałeś, Jezus nic innego jej nie odsłonił. Niech Jezus będzie wysławiany przez całą wieczność. Nie martw się bynajmniej o rozwój swojej duszy, tylko Cię proszę, abyś był bardziej ostrożny i zwracał większą uwagę na odruchy serca. Upokarzajmy się ciągle przed Bożym Majestatem i nie starajmy się unikać Jego obecności. Czuwajmy zawsze,
aby nie pozwolić szatanowi wślizgnąć się w nas przez obrzydliwą wadę próżnej chwały. Nie wiem, czy zadośćuczyniłem Twoim słusznym wymaganiom. Przeciwnie, odważam się prosić Cię, abym nie był traktowany ze zbyt dużymi względami. Kończę, Ojcze, ponieważ jestem zmęczony. Jest to wynik ataku grypy, która rozwija się od kilku dni. Niech Jezus raczy nas trzymać w jedności duchowej i zawsze przed sobą. Polecam Ci moją biedną duszę i te wszystkie dusze, które mam w sercu. Módl się więcej niż kiedykolwiek za biedną Rafaelinę i jej siostrę. Udzielaj mi obfitego błogosławieństwa w każdej chwili. Twój biedny syn, brat Pio, kapucyn. Wybacz mi, Ojcze, jeśli zadam bardzo nietaktowne pytanie. Czy mam możliwość zdobywania odpustów zupełnych, które są zaznaczone w naszym kalendarzu? Powierzenie się Bogu. Przeszłość moją, o Panie, polecam Twemu miłosierdziu. Teraźniejszość moją polecam Twojej miłości, a moją przyszłość oddaję w ręce Twojej opatrzności. Koronka do Najświętszego Serca Pana Jezusa. O mój Jezu, Ty powiedziałeś, zaprawdę powiadam Wam, proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie wam otworzone. Wysłuchaj mnie, gdyż pukam, szukam i proszę o łaskę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Najświętsze Serce Jezusa, ufam Ci i w Tobie pokładam nadzieję. O mój Jezu, Ty powiedziałeś, zaprawdę powiadam Wam, o cokolwiek prosić będziecie Ojca w imię moje, da Wam. Wysłuchaj mnie, gdyż proszę Ojca w imię Twoje o łaskę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Najświętsze Serce Jezusa, ufam Ci i w Tobie pokładam nadzieję. O mój Jezu, Ty powiedziałeś, zaprawdę powiadam Wam, niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Wysłuchaj mnie,
gdyż zachęcony Twoimi słowami proszę o łaskę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Najświętsze serce Jezusa, ufam Ci i w Tobie pokładam nadzieję. O słodkie serce Jezusa, dla Ciebie tylko jedno jest niemożliwe, nie mieć litości dla strapionych. Dlatego okaż litość nad nami, biednymi grzesznikami, i udziel nam łaski, o którą Cię prosimy, przez bolesne i niepokalane serce Maryi, Twojej i naszej czułej Matki. Amen. Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Święty Józefie, Ojcze przybrany Jezusa Chrystusa, módl się za nami. Modlitwa świętego Ojca Pio o uzdrowienie. Ojcze niebieski, dziękuję Ci za to, że mnie kochasz. Dziękuję Ci za zesłanie Twojego Syna, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na świat, aby mnie zbawił i uwolnił. Ufam w Twą moc i łaskę, która wspiera i leczy mnie. Kochający Ojcze, dotknij mnie teraz swoimi uzdrawiającymi dłońmi, abym uwierzył, że Twoja dobra wola jest dla mnie, mojego umysłu, ciała i duszy. Okryj mnie najszlachetniejszą krwią Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, od czubka mej głowy do podeszwy mych stóp. Wyrzuć to, czego nie powinno być we mnie. Wylecz niezdrowe i nieprawidłowe komórki. Otwórz zablokowane tętnice i żyły oraz odbuduj i dopełnij wszelkie uszkodzenia. Usuń wszystkie stany zapalne i przemyj infekcje mocą najdroższej krwi Jezusa. Niech ogień Twej uzdrawiającej miłości przejdzie przez całe moje ciało w celu uzdrowienia tak, aby funkcjonowało ono w sposób, w jaki Ty je stworzyłeś. Dotknij też mego umysłu i moich emocji, nawet najgłębszych zakamarków mojego serca. Napełnij mnie swoją obecnością, miłością, radością oraz spokojem i przyciągaj mnie jeszcze bliżej do siebie w każdym momencie mojego życia. Ojcze, napełnij mnie swoim Duchem Świętym i upoważnij do czynienia wszystkiego, co się da,
aby moje życie przynosiło chwałę i cześć Twemu świętemu imieniu. Proszę Cię o to w imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen. Modlitwa o nawrócenie grzeszników odmawiana przez świętego Ojca Pio. Pokornie proszę Cię, Panie, abyś ze względu na Twoją dobroć i miłosierdzie powstrzymał gromy Twego gniewu na nieszczęsnych grzeszników i udzielił im łaski nawrócenia i pokuty. Ty, Panie, przez autora Pieśni nad Pieśniami powiedziałeś, że jak śmierć potężna jest miłość. Dlatego z całym żarem proszę Cię, spojrzyj okiem niewypowiedzianej dobroci na tych braci i siostry, pociągnij ich ku sobie i złącz nierozerwalnymi więzami miłości. O Panie, niechaj znowu powstaną ci, którzy prawdziwie umarli. Ty, który swoim potężnym głosem wyprowadziłeś z grobu śmierci Łazarza, zawołaj na nich mocnym i potężnym głosem i przywróć im życie. Spraw, by na Twoje słowo porzucili swoje grzechy i mogli wraz ze wszystkimi odkupionymi sławić bogactwa Twego miłosierdzia. Ty sam, Panie, wiesz, jak wciąż wielu żyje z dala od Ciebie źródła wody żywej, jak wciąż sprawdzają się Twe słowa, że żniwo jest wielkie, a robotników mało, że już jest dojrzałe żniwo na polu Kościoła. Oby ono nie zmarnowało się z powodu braku robotników, oby nie zagarnęli go emisariusze szatana, którzy są tak aktywni. Nie dopuść do tego, o Najsłodszy Boże, ale okaż swą litość i wejrzyj na nędzę oraz potrzeby duchowe współczesnych ludzi i odpuść grzesznikom winy i wprowadź ich na drogi sprawiedliwości i pokoju, prowadzące do Twego królestwa życia i nieśmiertelności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Ty z miłości do Jezusa kornie niosłeś krzyża znak, a przykładem swego życia wskazałeś do Boga szlak. Ojcze, Ciebie przyzywamy, Ojcze, wszyscy Cię błagamy, grać przed Boga tronem w niebie, stawiać się za nas potrzebie. Ojcze, Ciebie przyzywamy, Ojcze, wszyscy Cię błagamy, grać przed Boga tronem w niebie, stawiać się za nas potrzebie. Ojcze, za Twym wstawiennictwem niech Bóg ześle zdroje łask. Proszą Cię duchowe dzieci, Ojcze Pio, prowadź nas. Ojcze, Ciebie przyzywamy, Ojcze, wszyscy Cię błagamy, przed Boga tronem w niebie, stawiać się za nas potrzebie. Ojcze, Ciebie przyzywamy, Ojcze, wszyscy Cię błagamy, racz przed Boga tronem w niebie, stawiać się za nas potrzebie.